Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam w nowym roku i zapraszam Was na dzisiejszy filmik. Będą to stylizacje. Stylizacje z second handu, z rzeczy używanych, z rzeczy również z vintage, zakupionych w super modnych trendach. Dużo rzeczy będzie w takim stylu oversize i chcę Wam pokazać, jak w zimie, a będzie jeszcze na pewno zimna pogoda, bo jeszcze mamy przed sobą cały luty, który jest często najzimniejszym miesiącem w roku, jak fajnie można się ubrać z rzeczy używanych w super modnym stylu. W dodatku, w takim młodym stylu, o co chodzi, często w zimie się trochę postarzamy tymi ciuchami, jest dużo ciemnych kolorów i w ogóle jest takie myślenie, że żeby się ubrać ciepło, to trzeba trochę wyglądać jak taka babulinka zaszyta tymi długimi rzeczami zakrywającymi. Oczywiście, że tak, że te ciepłe rzeczy muszą być i zobaczycie tutaj same takie puchate, ciepłe, mięciutkie rzeczy, ale będą one właśnie w takim odmładzającym stylu, niektóre nawet może troszkę w takim stylu top trendy młodzieżowym, ale będą to też właśnie rzeczy bardzo dobrej jakości, z rzeczy z dobrych materiałów, rzeczy kupione z second handów i z odzysku. Także zapraszam Was serdecznie, jak wyglądać kwitnąco w zimie, jak wyglądać młodo w zimie. Oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i mam nadzieję, że podoba się Wam filmik. W takim razie polubcie koniecznie, pamiętajcie o wciśnięciu polubienia, bo to jest bardzo ważne dla mnie, równie ważne jak subskrypcje. Przechodzimy dalej. W dzisiejszym programie zobaczycie też świetne rzeczy, które kupiłam na Vinted, więc jest to przy okazji taki haul z Vinted. Kupiłam mianowicie dwie spódniczki, kurtkę oraz buty. Buty są całkowicie nowe i nie są to buty z drugiej ręki. Postanowiłam trochę odświeżyć kolorystykę na nowy rok. Zawsze w nowym roku mam taką ochotę, żeby odświeżyć kolory, żeby odmienić coś w mojej garderobie. No i oczywiście tak też zrobiłam w tym roku. Trochę się pozbywam ciemnych rzeczy. Powiem Wam, że troszkę mi się przejadły te ciemne rzeczy. Bardzo nadal lubię nasycone kolory, te wszystkie wina, te wszystkie musztardowe żółcienie i róż i bordo i tak dalej. Natomiast części takich ciemniejszych rzeczy się pozbyłam, pozbywał nadal. A tymczasem kupiłam sobie jasne rzeczy, pokażę Wam na początek te rzeczy, co kupiłam, za ile kupiłam. Najpierw chcę Wam pokazać moje botki nowe. To są botki z Wenecji. Troszkę były już na wyprzedaży, bo wiecie, że już teraz grudzień, koniec grudnia, styczeń, zaczynają się te wyprzedaże, jednakże to są zupełnie nowe butki kupione z Wenecji w rozmiarze 37 i właśnie chciałam takie buty jasne, bo z takich jasnych butów mam tylko zupełnie takie super w stylu vintage buty, które no niestety nie do wszystkiego pasują i też mają taką szerszą cholewkę, więc nie do wielu stylizacji się nadają. Natomiast chciałam mieć takie nie białe, ale jasne buty. One są w takim lekko szaro-beżowym, szaro-kremowym kolorze i mają ciemną podszewkę, ale jednakże są, jak widzicie, takie z taką grubszą podeszwą. Chodziło mi o takie traperki, żeby były lekko już podwyższone. Inaczej wtedy noga też wygląda wąskie w kostkach, bo ja mam bardzo wąskie kostki, więc na przykład sztyblety odpadają w tym przypadku, takie wyższe. No i spodobały mi się właśnie te, mają fajny kolor, mają fajny styl i zobaczycie, co też do nich kupiłam. Kolejne dwie rzeczy to są mini. Kupiłam taką mini z takiej niszowej firmy Lucja. Lucja czy Lucja, nie wiem już jak to się czyta. Zamówiłam jeszcze jedną, ale druga mi nie doszła. To jest jasno-szara mini, 100% wełna. Kupiłam ją na Vinted za, tą akurat chyba za 30 zł około, tak. Słuchajcie, jest bardzo fajna, rozkroszowana, bardzo wygodna. W takim, ja lubię takie rozkroszowane spódnice. W super fajnym stylu właśnie. Jest taka jasno popielata. No i bardzo mi się podoba to, że ma kieszenie, jest 100% wełny. Moim zdaniem fajnie właśnie pasuje do tych butów, które też mają taki minimalnie szary odcień. No i tak jak widzicie, jest dzisiaj mój outfit z tą spódnicą, z tym kolorowym swetrem z alpaki z niedawnych zakupów. Bardzo mi się podoba ten zestaw, jest taki właśnie odmładzający. Jeżeli macie w miarę dobre nogi,
to niezależnie od wieku myślę, że spokojnie możecie się ubrać w krótką spódnicę, może nie aż tak krótką często. Ja lubię krótkie, więc mi to nie przeszkadza, może niekoniecznie do pracy tą spódnicę, ale tak normalnie jak sobie chodzę w moim czasie wolnym, to jak najbardziej. No i jestem mega zadowolona z tego zakupu, oczywiście. Druga spódniczka, już Wam pokazuję, druga z trzech spódniczek, to taka spódniczka bardziej w stylu lat 60. Oczywiście zobaczycie ją w tych stylówkach również, nawet chyba w dwóch. Rozmiar 36, jest minimalnie na mnie szeroka, troszkę w pasie szeroka, no ale 36 często jest na mnie za duże w pasie. Też jest to wełna, słuchajcie, jest to Marco Pecci, 70% wełny zawiera ta spódniczka, ta ma 100%, ta ma 70% i jest w takim stylu lat 60. trochę, z takimi dużymi guzikami i z kieszeniami. Ona jest taka bardziej dopasowana w stylu. To jest kolejna spódniczka i ta spódniczka kosztowała mnie 16 zł, więc też bardzo, bardzo fajnie, moi drodzy. Kolejna rzecz, która dzisiaj odegra dużą rolę w stylówkach, to moja cudowna nowa kurtka, bo wiecie co, dawno szukałam kurtki, puchowej kurtki pikowanej, ale ja bardzo nie lubię tych kurtek z takich grubych pasów pikowanych. One tak robią z człowieka takiego ludzika Michelin. Szukałam lekkiej puchowej kurtki, kurtki w stylu oversize, właśnie w jasnym kolorze, ale właśnie nie takiej typowej w te pasy. I znalazłam tą kurtkę. Słuchajcie, to jest Down Fever, czyli puch z takiej prestiżowej linii H&M-u bardziej. No i ta kurtka była nowa, bez metki, ale nowiutka kupiona na Vinted i zapłaciłam ponad 200 zł za nią, ale te kurtki z tej serii są bardzo, bardzo drogie, też w H&M-ie, także uważam, że i tak fajna cena, bo to jest naprawdę nowiusieńka kurtka w takim perłowo-kremowym kolorze, lekko z żółtym odcieniem, ale jest naprawdę, naprawdę super. Pokażę się Wam w tej kurtce i zobaczycie ją też w kilku stylówkach dzisiaj. No dla mnie ona jest po prostu strzałem w dziesiątkę, ta kurtka. Tutaj właśnie do tej jasnej stylizacji, do tych botków uważam, że jest po prostu super. No i ona ma być taka duża, bo to jest rozmiar S. Jeszcze ma podwinięte rękawy, więc to jest taki naprawdę duży oversize. Ale kochani, właśnie dokładnie o taką kurtkę mi chodziło. Coś takie, taką kołderkę, żeby się nią przykryć. No i taki styl kurtki też odmładza. Sprawia, że wyglądamy bardzo modnie i tak promiennie bardziej. Do takiej kurteczki możemy sobie, jakiś ja tutaj mam mój taki z zakupów second handu szal, założyć. Ma w sobie elementy beżu, więc też będzie pasował do sweterka. Bardzo mi się to podoba. Mam tutaj też takie futerko kolorowe z kawałków lisa, które będzie pasować do sweterka i też można sobie zmieniać dodatki i urozmaicać sobie stylówki na co dzień. No i teraz zobaczycie różne wersje stylówek. Zdejmę tymczasem tą kurtkę, bo będzie mi bardzo w niej gorąco. I właśnie zacznę od stylizacji z tą kurtką, kochani, bo zrobiłam naprawdę, wydaje mi się, że ciekawe stylizacje, oprócz tej, którą teraz widzieliście. Kolejna stylówka będzie trochę bardziej poważna. Zobaczycie mnie tutaj w tej kurtce. Pierwsza stylówka to będzie stylizacja z moim garniturkiem takim, z takimi krótszymi spodniami w krateczkę. Ma fajny kolor, ma taką drobną kratkę. Do tego będę miała, zdaje się, że kremowy golfik, o ile dobrze pamiętam. I oczywiście te nowe botki, które są do tego idealne, bo wchodzą mi pod spód tych spodni. Właśnie takich butów szukałam, żebym mogła mieć obcisłe te buty w kostkach i że te spodnie jakby nachodzą na wierzch tych butów. No i to idealnie moim zdaniem pasuje. No i teraz zobaczcie właśnie wersję tego garniturku, później narzucam na to kurtkę, tą dużą kurtkę, która super łatwo wchodzi mi na marynarkę. No i możemy sobie tutaj też urozmaicać dodatkami. Można zastosować właśnie różne dodatki. Ja tu pokazuję Wam kilka wersji, między innymi wersję z szalikiem Burberry. To jest oryginalny szalik Burberry, który kupiłam kiedyś w Lumpeksie. 100% kaszmir i tak dalej. Słuchajcie, dla niedowiarków jest tutaj metka ze składem, przepraszam, 50% kaszmir, 50% wełna. I tak jest cudowny ten szalik. No i właśnie na przykład super pasuje do tych moich spodenek, do tego garniturku. No i do tego oczywiście biała czapka, cieplusieńka, bo ta czapka jest też z wełny, z tym, z alpaką.
ciepłe rękawiczki, rzecz jasna. I już mamy super, super stylówę, kochani. Bardzo mi się podoba ta stylówa. Piszcie koniecznie, jak się Wam podoba. Uważam, że jest taka właśnie trochę bardziej poważna, bo jednak jest to garnitur, ale jednak na tyle młodzieżowa z tymi krótszymi spodniami i z tymi bardziej nowoczesnymi dodatkami. I o to przecież chodzi. Druga stylówka, pokażę Wam też tu wersję z innym szaliczkiem. Tam jakieś niewielkie zmiany dodatków i też można sobie właśnie urozmaicać na co dzień, żeby mieć odmianę. Kochani, następna stylówka z tą samą kurtką to będzie stylówka z takim wielkim swetrzyskiem. Oczywiście, że nie wszędzie tutaj mierzę te dodatki, ale jest oczywiste, że jakby do tej kurtki na przykład idealnym dodatkiem jest ta moja przepiękna czapka norweska. No i tutaj włożyłam ten sweter z alpaką z H&M-u, z tym dużym golfem. Spódniczkę tą beżową, bo będzie bardzo fajnie tutaj pasować ta beżowa spódniczka. Oczywiście też te jasne rajstopy, jasne trapery. No i dodatki, tak jak mówiłam, można sobie tutaj przeróżnie zmieniać. Można użyć szalika Burberry, można użyć innego beżowego szala. Po prostu co tam macie, co Wam pasuje. Ja tu chciałam zrobić taką typowo cieplusieńką, przytulną, modną stylówę. Oversize. No i uważam, że ten sweter właśnie do tego zestawu jest mega fajny. Bardzo, bardzo mi się podoba i to jest w ogóle jeden z moich ulubionych swetrów. Jest bardzo, bardzo ciepły. Ja go noszę tylko w takie naprawdę mroźne aury. Bo tak na przykład jak na dzisiaj czy ostatnio, bo to jest zupełnie za ciepły. Jest z nim bardzo gorąco po prostu. No i ta spódniczka całkiem fajnie do tego pasuje. A jeszcze druga wersja to będzie tamta spódniczka właśnie beżowa, ta węższa, dokładnie ta sama. I do tego ten sweterek kolorowy, który teraz widzicie tutaj na mnie. Też moim zdaniem fajnie do tego pasuje. I tutaj możemy sobie zmieniać również nakrycia okrycia wierzchnie, bo albo użyć tej kurtki beżowej właśnie znowu i na przykład urozmaicić sobie tym kolorowym futerkiem, tym szaliczkiem futerkowym. Albo możemy, słuchajcie, całkiem pójść już w szaleństwo i do tego włożyć kolorowe, sztuczne futerko. Ja mam takie futerko, które jest odzwierciedleniem tego szaliczka. Już bardzo, bardzo dawno je mam. Nie chcę się chwalić, bo to nie ma czym, bo kiedyś kupiłam je w Shein i to był jedyny mój zakup w Shein, tak szczerze. Kilka lat temu, ale jest na tyle szalone, że czasem takie futerko robi mi tutaj dobrą robotę w czymś. To był mój, tak jak mówię, mój pierwszy i ostatni zakup w Shein i nic już od tego czasu nie kupiłam, nawet w lumpeksach z Shein. Ale futerko jest nawet całkiem fajne, jest takie bardzo odjazdowe, więc to jest taka jedna wyjątkowa moja rzecz stamtąd. Słuchajcie, no i właśnie takie szaleństwo tutaj zastosowane jest, że dajemy to futerko do tej stylówy i po prostu jest kolorowy zawrót głowy. To już teraz wychodzę z tego, że tak powiem, z tej kurtki. Jeżeli jeszcze mi się przypomni jakaś stylówka z tą kurtką, to Wam jeszcze pokażę. Tymczasem jeszcze przechodzę teraz do tego kolorowego futerka, bo zrobiłam też stylówę właśnie z tym swetrem i z takimi rajstopami, które mam w bardzo podobnym zestawieniu kolorów na czarnym tle i do tego szarą spódnicę, też z wełny, też to jest spódnica, którą już mam dłużej, ale ona jest w podobnym kroju do tej beżowej. Taka szara, prosta spódniczka z wełny, właśnie te rajstopy i takie buty, które też mają kropki na sobie. Pokażę je Wam od razu. Mam takie buty już kilka lat. Kupiłam je też w jakimś wyprzedażowym sklepie i to są bardzo ciepłe. Zobaczcie, jakie one mają grube, wełniane tutaj. To jest wełna prawdziwa i wypełnienie. I one są całe ze skóry. Tu jest skóra lakierowana i zamsz. Są bardzo nowoczesne, bo mają taki, zobaczcie, bardzo właśnie współczesny krój. Mi się one kojarzą nawet trochę z Matrixem, nie wiem czemu. I mają taką kropkę z przodu i to właśnie bardzo fajnie, nowocześnie, tak projektancko wygląda. Bardzo mi się podobają te buty w ogóle, są super i są też bardzo, bardzo ciepłe i wygodne. No i właśnie idealnie ta kropka, ten motyw nowoczesny pasuje do tych rajstop moim zdaniem i do tej stylówy takiej z tym kropkowym smaczkiem, że tak powiem. Oczywiście do tego można sobie dołożyć jakąś czapkę czy opaskę czy coś odlotowego. Ja tutaj akurat w tym przypadku nie użyłam żadnego konkretnego nakrycia głowy, ale mam mnóstwo pomysłów, więc tym razem bez nakrycia głowy. Idziemy dalej, moi drodzy.
I teraz mam jeszcze pomysł na równie kolorową stylówę. Słuchajcie, tylko zamiast dołu tego kropkowanego użyję żółtych spodni musztardowych, szerokie. One są też bardzo modne w trendach. To są akurat spodnie vintage z wełny 100%. No i to są te takie spodnie z tymi śmiesznymi kieszeniami z przodu. Idealnie też pasują do tego swetra, bo tu też są takie kolory. I właśnie są te takie wstawki brązowo-musztardowe. I do tego takie buty też w kolorach występujących w sweterku, czyli takie bordo, brąz, zieleń i też bardzo śmieszna kolorowa stylówka. Tutaj już poszłam w szaleństwo, że tak powiem, z tymi kolorami, bo żeby się trochę rozweselić tą właśnie taką ponurą pogodę, chociaż nie zawsze jest ponuro, jak jest dużo śniegu i słońce, to nie jest ponuro, ale często te zimne dni są takie, bywają takie ponure, więc ja tutaj rozweselam, odmładzam i czujmy się po prostu dobrze w te dni. Kochani, no i to są moje stylówy z tym kolorowym futerkiem. No, ale pójdę, słuchajcie, jeszcze do jednej stylówki za ciosem, bo jeszcze do tych samych rajstop przymierzyłam ten mój sweterek i czarne buty też. I zobaczcie, ten sweterek w takie kropeczki, uwielbiam go, z Angora z wełną z H&M-u. Dobrze mówię, z Top Shopu, przepraszam, z Top Shopu. I też super to wygląda do tego moim zdaniem. I prócz tego kolorowego, barwnego futerka, zaproponuję Wam tutaj taką bardziej rockową stylówę z oversize'owym płaszczem z koziego włosia. I to jest płaszcz z wełny właśnie takiej koziej, bardzo duży. To jest ten projektancki mój płaszcz. Projektancki płaszcz, już Wam go pokazuję. Tutaj jest bardzo trudno się dostać do metki. Od Annette Gürtz. I to jest naprawdę bardzo, bardzo drogie rzeczy to są. Takie płaszcze są po kilka tysięcy złotych i to jest taki płaszcz, z którego można zrobić też kurtkę. Pokazywałam go, jak go kupiłam w zeszłym roku. Jest po prostu mega. W dodatku ma ten kaptur ukryty, który tutaj tworzy taką nowoczesną formę geometryczną. Ma tak gęsto te zatrzaski. Kto nie widział, to może sobie wrócić do zeszłego roku, do Holi i tam pokazuję szczegóły tego płaszcza, ale w każdym razie można zrobić z niego kurtkę, odpinając go w połowie. On jest naprawdę bardzo duży, ale właśnie w tym roku te ogromne oversize'owe nakrycia, okrycia z kapturami są mega, mega modne, więc to jest taki, moim zdaniem, taki akcent w stronę projektantów i tegorocznych pokazów mody. Taka ciemna stylowa. Słuchajcie, no idąc dalej tym tropem trochę ciemniejszym, ale z akcentem koloru, bo pamiętajmy, że mamy tutaj wyglądać kwitnąco w zimie, modnie, kwitnąco i czuć się naładowani energią. Ten mój żółty golf marki Weekday z super składem jest naprawdę super, jest bardzo nowoczesny, jest w bardzo, bardzo modnym teraz kolorze, takim właśnie nasyconym żółtym. Już Wam powiem skład tego swetra, oczywiście ja już go jakiś czas mam od zeszłego sezonu. Alpaka. W każdym razie 52% tego swetra stanowi alpaka. Tam bardzo źle się czyta z tych czarnych metek. W każdym razie coś takiego. Do tego włożyłam moje spodnie takie spodnie, no tak, spodnie w zasadzie, jedwabne od Whistles. W taką panterkę. One są właściwie w taki wzór wężowy. Do tego czarne rajstopy i znowu te buty nowoczesne, czarne. No i tu mamy taką czarno-żółtą stylówę z akcentem zwierzęcym, więc kochani, do tego zaproponuję też coś kontrastowego i coś w panterkę. I kochani, moje futro z zakupów z Zakopanego, naturalne futro w ten wzór panterkowy, jest takie wielkie, oversize'owe z ogromnym takim kapturem. I wiecie co? Ostatnio jedna z moich widzek
mówiłam, żebym sprawdziła podszewkę i ja tak rzuciłam okiem na tą podszewkę, wydawało mi się, że nie jest dwustronna, ale nie miałam racji, bo jak ją odwróciłam całkowicie i odwróciłam mankietę, to okazało się, że rzeczywiście ten płaszcz, słuchajcie, jest dwustronny i to wygląda super. Nawet nie wiem, czy nie podoba mi się bardziej na tą stronę płaszczową, bo całe futro jest w środku i to jest bardzo ciepłe, to nawet na minus 20, na minus 30 można włożyć. Ma ogromny kaptur, cieplusieńki. No i tutaj jest wtedy wodoodporne, co jest super, bo czasem przecież może padać śnieg, deszcz i wtedy nam to nie przemaka. Normalnie dwurzędowy, oversize'owy płaszcz, peleryna z futrem naturalnym w środku. I tu zobaczcie, stylówa jest i na jedną stronę, na stronę futro na zewnątrz i na stronę tej kurtki. Dzięki w ogóle za podpowiedź, bo to mi dało do myślenia i faktycznie dobrze, że to sprawdziłam. I rzeczywiście to jest dwustronna rzecz i to jest super wiadomość, bo w ogóle to coś mi się tak strasznie spodobało od początku. Jestem bardzo zadowolona, że to kupiłam, bo naprawdę, słuchajcie, 120 zł za takiej jakości naturalny płaszcz, jeszcze dwustronny, to jest w ogóle nic. No, słuchajcie, to była moja taka stylowa drapieżna, panterkowa, ale z tym kolorystycznym akcentem żółci. Taka panterka z kurczakiem trochę. No, idziemy dalej. I została mi teraz stylowa, która jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Taka bardzo młodzieżowa, ale ja to bardzo lubię nosić i ostatnio lubię też to połączenie kolorów. Mam tą bluzę taką, co prawda ta bluza jest sztuczna, ale strasznie mi się spodobała, od Tally Whale, MK, taki misiu. I to nie jest jakieś na mega mrozy, ale na takie lekkie mrozy jeszcze jest ok. I oczywiście po to trzeba mieć coś ciepłego. No więc oczywiście tutaj jestem w różowym swetrze, w jeansach, moich tych takich mom jeansach, jasno-niebieskich, w tych botkach, bo nadal pasują, bo tu też są kremowe akcenty w tej bluzie. No i do tej bluzy niedawno całkiem kupiłam 100% moherowy, vintage'owy szal. Nie, przepraszam, 75% moher, 21% wełna i 4% nylon. Ale w każdym razie, no, wełny stanowią 96%, więc super. No i zobaczcie, w takich pięknych kolorach, cudowny, ogromny szal, który jest mega, mega ciepły. I oczywiście do tego mam też niebieską, alpakową czapkę z pomponem, która jest właśnie taka fajna, wygodna, młodzieżowa. Chociaż ja, wiecie, że ja nie lubię czapek, ale czasem robię wyjątek. Jak jest aż tak zimno, to robię wyjątek, no bo jednak coś jest tu priorytetem, prawda? No i właśnie, to jest taki fajny młodzieżowy strój, do tego rękawiczki, ja nawet nie wiem, czy już tu włożyłam rękawiczki, ale mam rękawiczki po prostu takie w kolorze kremowym, nawet dwie pary różne, więc nie ma problemu. Kremowa czapka też tu będzie fajnie pasować, bo też mam tą moją taką fajną, nowoczesną czapkę kremową i ten zestaw też jest moim zdaniem naprawdę, naprawdę super. Także jestem bardzo zadowolona z moich ostatnich zakupów z Vinted, z moich nowych botków i z tych wszystkich stylizacji. I teraz po prostu je noszę i się nimi cieszę. Oczywiście, że można dużo więcej porobić tych stylówek. Jest mnóstwo możliwości, ja mam też dosyć sporo, jak wiecie, dosyć sporo ciuchów, ale też lubię je wymieniać. Lubię sobie odświeżać szafę, więc i Wam to polecam, chociaż na nowy rok kilka jakichś nowych rzeczy, które Wam poprawią humor, które sprawią, że będziecie się czuły piękne, młode i po prostu optymistyczne. Bo myślę, że trochę ciuchy w tym pomagają. Może nie każdemu poprawiają tak humor jak mnie, ale szukajcie w lumpeksach, bo większość tych rzeczy znalazłam w lumpeksach, no i na Vinted. Najdroższa rzecz to jest ta kurtka, która była nowa po prostu, więc, ale myślę, że raz na rok sprawiłam sobie coś nowego i to w dodatku z Vinted i bardzo, bardzo się z tego cieszę. No, w końcu trochę się napracowałam w grudniu na tych wszystkich koncertach i tak dalej, więc też coś mi się należy. Słuchajcie, moi drodzy, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się Wam podobały stylówki. Piszcie, co sądzicie, która najfajniejsza i już w następnym programie w weekend będę Was zapraszać na wyniki rozdania, bo dużo jest zgłoszeń do rozdania i już teraz zapowiadam, że jednym z elementów rozdania będzie bon, powiedzmy, że bon, voucher na 100 zł na zakupy w naszym sklepie, czyli będziecie mogli sobie wybrać coś do 100 zł, albo będziecie mogli sobie wybrać coś droższego i wykorzystać
tą nagrodę, żeby do tego dopłacić po prostu na nasze zakupy. Tymczasem oczywiście dołożę też rzeczy ode mnie, także jeżeli jeszcze ktoś się nie zdążył zgłosić, to się zgłoście, bo do jutra będę czekać, do piątku, tak w połowie dnia będę czekać na wasze jeszcze zgłoszenia w tym poprzednim filmiku, gdzie ogłaszałam to rozdanie na 3 lata kanału. Także jeszcze raz proszę was bardzo o komentarze, o polubienia i koniecznie wysłuchajcie też mojej kolędy, która była niedawno, jest na kanale, oraz piosenki, która teraz ma już 2 latka, piosenki Over the Distance, którą nagrałam. Także zapraszam i do zobaczenia już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!